Dzień dobry. Jest z nami Natalia De Barbaro, psycholożka i socjolożka, która prowadzi szkolenia z komunikacji, współpracy i prowadzi też warsztaty autorskie dla kobiet, które nazywają się Własny Pokój. Zaprosiliśmy ją do rozmowy przy okazji ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych, czyli OPPM online, o tym, żeby porozmawiać o różnych trudnościach, z którymi nauczyciele się w ostatnim czasie mierzą, jak sobie z nimi radzić. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, Kasiu. Przygotowując program OPPM-u, zrobiliśmy wśród nauczycieli ankietę, w której zapytaliśmy ich, jakie tematy by ich interesowały, o czym chcieliby się na tym OPPM-ie dowiedzieć. I to, co bardzo ciekawe, to zdecydowana większość z nich powiedziała nam w tej ankiecie, że chce rozmawiać o dobrostanie, chce rozmawiać o tym, jak o siebie zadbać, jak docenić siebie, swoją pracę, jak siebie nie oceniać. To o tyle zaskakujące, że zazwyczaj nauczyciele, z którymi pracujemy, są bardzo ciekawi nowych inspiracji, nowych tematów, a teraz odpowiadają nam na takie pytanie, o czym chcą słuchać zupełnie inaczej. Teraz bardzo chcą zadbać o siebie. Jak myślisz, co takiego się stało, oczywiście w tej naszej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, że tak odwróciła im się ta perspektywa? Mnie się wydaje, że to jest ta sytuacja, która ma miejsce. Nawet nie wiem, w jakim czasie mam o tym mówić, czy ma miejsce, czy miała miejsce. Właściwie nadaje się do mówienia o tym czasie taki ten angielski czas present perfect, że do teraz i nie wiadomo, co dalej. W tym czasie, w którym byliśmy, stanęliśmy wszyscy przed taką sytuacją, że pomieszały się różne porządki. Bo przypomniało mi się teraz, że kiedyś był taki nurt w latach 60., 70., który się nazywał antypsychiatrią. Jednym z takich antypsychiatrów właśnie był taki terapeuta, który się nazywał Thomas Sasz. On powiedział, że jedną z cech instytucji totalitarnej to jest to, że się śpi, pracuje i odpoczywa w tej samej przestrzeni. On podawał ten argument jako taką formę krytyki szpitala psychiatrycznego. Mówił, że tak jest w szpitalu psychiatrycznym, tak jest w więzieniu, tak jest w ogóle w szpitalu, tak jest w obozie, w jakimś obozie pracy. No i troszkę jest tak, że myśmy jakąś formę tego przeszli. To znaczy odpoczywamy, śpimy, pracujemy w tej samej przestrzeni. Tak było przez wiele czasu. No i to jest coś, co po prostu zużywa bardzo dużo energii. To jest trochę taka sytuacja, jak metaforycznie można by powiedzieć, że jakbyśmy mieli taki laptop, gdzie mamy otwartych po prostu 20 aplikacji naraz, a każda zużywa dużo energii tego urządzenia i myślę, że to się nam przydarzyło, więc to, że nauczyciele, którzy mają tu jeszcze szczególną sytuację, wydaje mi się, że chcą zadbać o dobrostan, to by mi się wydaje wyrazem takiej higieny psychicznej i jakiegoś dobrego rozpoznawania swoich potrzeb. No dobrze, a gdybyśmy chciały spróbować zdefiniować, co to jest ten dobrostan, jak rozumieć to słowo, co ono jakby w sobie niesie, bo to jest takie słowo, które zrobiło zawrotną karierę w ostatnim czasie i używamy go tak często, ale pytanie, co się kryje za tym słowem tak naprawdę? Ja bardzo lubię taki nurt definiowania, chyba dość nowy nurt, definiowania rzeczy z poziomu osobistego doświadczenia, a nie z poziomu jakiejś encyklopedii. Więc ja bym powiedziała, że dobrostan to jest wtedy, kiedy czujesz się okej. To jest to. I że w tym sensie nie ma jednej definicji, że każdy z nas potrzebuje trochę innych okoliczności, żeby się czuć okej, bo na przykład to, co dla jednego będzie, na przykład dla ekstrawertyka będzie po prostu rajem na ziemi, czyli impreza dla 100 osób, dla introwertyka będzie raczej piekłem. A z kolei siedzenie w pokoju z zamkniętymi drzwiami i książką czy laptopem na kolanach może być dla ekstrawertyka bardzo męczące, a dla introwertyka będzie właśnie regenerujące. Czyli ja bym powiedziała, ty mi powiedz, co to jest twój dobrostan. Każda z osób, która nas słucha, ma swoją odpowiedź na to pytanie i to stawię przed każdym z nas, każdym i każdą z nas, takie zadanie rozpoznania, co to dla ciebie znaczy twój dobrostan, kiedy czujesz się okej. No, a czy to jest takie proste, żeby wiedzieć, kiedy się czuję okej? Żeby mieć taki wygląd w sobie, taką umiejętność rozmowy ze sobą? To znaczy, ja bym powiedziała, że to jest proste, ale nie jest łatwe. To znaczy, w tym sensie nie jest łatwe, że nie mamy tego zwyczaju, natomiast to nie jest trudne na poziomie technicznym. To znaczy, ja myślę, że to, co jest bardzo ważnym źródłem naszej wiedzy o samych sobie, bardzo zaniedbywanym, to jest intuicja wewnętrzna. Taki, czy głos wewnętrzny, intuicja wewnętrzna, różnie to można nazywać, ale można sobie łatwo sprawdzić, bo jak na przykład ja sobie zadam pytanie, Natalia,
czego potrzebujesz, żeby się czuć ok, i wezmę oddech i poczekam parę sekund i nie będzie wokół mnie hałasu i nie będę patrzyła przy okazji na powiadomienia z Facebooka, to po kilku sekundach dostanę tę odpowiedź. Mam takie doświadczenie, bo ja dużo szkolę, więc de facto jestem w pewnym sensie nauczycielką tylko dorosłych, ale w moim doświadczeniu tej pracy quasi nauczycielskiej z dorosłymi, zresztą szacun dla tych, którzy pracują z dziećmi, bo mam 16-letniego syna i jak sobie go przemnożę przez kilkanaście, że już nie powiem kilkadziesiąt, to po prostu zatykam się od poziomu wysiłku, który wyobrażam sobie, że trzeba wkładać w ten kontakt. W każdym razie wracając do tego, co mówiłam o tym doświadczeniu z sali szkoleniowej, to jak się ludzi spytam, a co ci mówi intuicja, to moje doświadczenie jest takie, że najpierw jest zaskoczenie i że często ludzie powtarzają to słowo intuicja. Tak jakbym się spytała o jakiegoś takiego znajomego, z którym po prostu, którego ledwo pamiętają, a potem przychodzi odpowiedź i ona jest zawsze mądra. No ale jeżeli chcemy właśnie się wsłuchać w tą intuicję, jeżeli chcemy sobie, no nasuwa mi się takie sformułowanie, dać przestrzeń na to, żeby się samemu posłuchać, to co trzeba zrobić? Co trzeba sobie, nie wiem, zorganizować? Co trzeba sobie, nie wiem, w głowie ułożyć? Albo, nie wiem, wypisać na kartce? No żeby właśnie dać sobie szansę na to, żeby tą intuicję usłyszeć. Znaczy ja po pierwsze uważam, że to jest proces. Mhm. To nie jest taka sytuacja, że gdyby poddać tą umiejętność rozeznawania siebie, rozeznawania się w swoich własnych potrzebach, w swoich granicach, no to jest, w psychologii się to nazywa inteligencją intrapsychiczną, czyli umiejętnością no właśnie tego rozpoznawania, nazywania, odczuwania, bycia w kontakcie z sobą samym, no to ja sobie mogę wyobrazić, że to jest tak jak pewnego, że nie ma tego na świadectwie, nie ma tego jako przedmiot szkolny, ale gdyby był, no to też jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Ale każdy nauczyciel wie, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi na lekcję i choćby nie wiem, jak był uzdolniony, to od razu wszystko wie. Ja bym być może popatrzyła na to, na tą pracę, jeżeli chcemy ją podjąć, a słabo jest jej nie podjąć, to znaczy będziemy po prostu mniej szczęśliwi, jak jej nie podejmiemy, jako na pewnego rodzaju przedmiot, któremu tak jak innemu przedmiotowi poświęca się czas, tak jak się poświęca czas w dorosłym życiu, pracy, gotowaniu, sprzątaniu, rozmowie z bliskimi, oglądaniu seriali, no że wszystko, co chcę rozwinąć, każdy mięsień, który chcę wzmocnić, wymaga praktyki. No i jakbym miała powiedzieć, jaka to by mogła być praktyka, no to jest po prostu milion sposobów, nie? To znaczy wchodzisz, dzisiaj jest milion sposobów, wchodzisz na YouTube'a, wpisujesz sobie psychologia na TEDzie albo na YouTubie, albo psychologia, znaczy czy łapiesz jakiś koniec nitki i to jest ten kawałek taki teoretyczny, który wzmacnia. Idziesz za tym, co czujesz, że jest twoje. Z drugiej strony robisz sobie ćwiczenia, takie zadania domowe, nie? Czyli na przykład zapewniasz sobie jakąś spokojną przestrzeń, bierzesz kartkę i długopis, upewniasz się, że nikt ci nie wejdzie do pokoju, jeśli jesteś w domu, a jeszcze lepiej, najlepiej w ogóle wyjść z domu, bo wiadomo, że domownicy cię zawsze dorwą właściwie. I czekasz, co przyjdzie. I potem z tym pracujesz. Oczywiście można to poddać jakimś takim bardziej profesjonalnym procesom coachingu i tak dalej, ale czasami może się bardzo łatwo okazać, że masz koleżankę albo kolegę, który właśnie jest coachem początkującym i chce sobie poćwiczyć na kimś, albo po prostu mądrą przyjaciółkę, z którą to przegadasz. To nie jest coś, co można pstryknąć. Nie? To jest cały wielki obszar, ale to jest praca, bez której będziemy żyli nieświadomie, odruchowo i po prostu no, będzie nam nie, raczej nam będzie niedobrze niż dobrze. W większości z nas. Natalia, w Twoich tekstach, czy też w Twoich wystąpieniach, też w tytule warsztatu dla kobiet, który prowadzisz, jest ten termin własnego pokoju. On mnie jakoś bardzo tutaj gra z tym, o czym rozmawiamy i właśnie z tym jako takie miejsce, gdzie mamy przestrzeń właśnie na wsłuchiwanie się w swoją intuicję. Czy możesz o tym własnym pokoju nam trochę opowiedzieć? O tym, jak ty go rozumiesz, jak ty go tłumaczysz, jak o tym o nim opowiadasz ludziom? Dla mnie no, samo pojęcie własnego pokoju przeczytałam w eseju Virginia Woolf, która ponad 100 lat temu napisała, że jeśli kobieta chce pisać, akurat mówiła w tym kontekście, to powinna mieć własny pokój i konto w banku, czy pieniądze na koncie. I to było zdanie, które bardzo mnie zatrzymało. Przeczytałam je w momencie, kiedy żeśmy tutaj z rodziną moją rozpoczynali długotrwały, dużo bardziej długotrwały niż myśleliśmy, że będzie. Oczywiście proces budowy domu.
Czyli zaczęłam planować też wspólnie z moim mężem tą przestrzeń. I właściwie pierwsza rzecz, którą wiedziałam o tym domu, to jest to, że ja chcę mieć własny pokój. Ja mam jakiś taką dziupelkę w małym mieszkanku wcześniej, ale wiedziałam, że chcę mieć własny pokój i pamiętam, że pierwotnie to pragnienie było tak silne, że miałam taki plan, że ja sobie na ścianie tego własnego pokoju napiszę własny pokój. Ostatecznie tego nie zrobiłam, ale wydaje mi się, że to było świadectwem tego, jak bardzo wiedziałam, że potrzebuję właśnie czterech ścian, drzwi i klamki, być może nawet klucza. Potem jak wprowadziliśmy się do tego domu, to się najpierw okazało, że wszystkie graty takie rozpakowywane dopiero przez wiele tygodni, to właśnie były w tym moim pokoju. Potem nie miałam w nim żadnych mebli i potem dopiero bardzo powoli zaczęłam go jakoś urządzać po swojemu. A potem pomyślałam sobie, że ten proces właściwie trochę odzwierciedlał to, co się dzieje często, zwłaszcza w doświadczeniu kobiety. Znaczy, że w moim pokoju stoją cudze rzeczy. Albo jeszcze częściej nie mam własnego pokoju. Jak słucha nas pewnie bardzo wiele kobiet i pewnie wiele z nich, jeśli są podobne do średniej krajowej, to funkcjonuje w przestrzeni wspólnej. To znaczy w jadalni, w kuchni, w salonie, że jakoś się przyjęło, że ta przestrzeń wspólna to jest naturalna przestrzeń kobiety i że ona nie potrzebuje osobnej przestrzeni. Warsztaty, które robię, które mają właśnie ten tytuł Własny Pokój, spotkania z kobietami pokazują, że kobiety desperacko potrzebują własnej przestrzeni. Często się coś takiego dzieje, że wydaje się, że kobieta jest taka jakby wspólna. To znaczy, myślę, że szczególnie teraz to jakoś mogło być dotkliwe, że no po prostu, że jest tak, że jak mama jest w domu, no to mama jest mamą, tak? Mama jest moja. I że dla wielu z nas jest kłopotem wyznaczenie swojej własnej osobnej przestrzeni. Tutaj się często pojawiają takie, no ja bym wręcz powiedziała mocno wymówki, to znaczy, że no ale ja nie mam takich warunków, nie mam osobnego pokoju, ale naprawdę to jest kwestia umownej, symbolicznej, jakiejś przegrody, parawanu za 20 zł za Allegro, albo nawet fotela, na którym się nakleja post-it pod tytułem fotel mamusi, czy nie przeszkadzać. Ja teraz się tak naoklejałam w tej pandemii na drzwi, że po prostu co, nic tylko piszę yoga, do której może się przedłużyć, nie wchodzić. Nauczyłam mojego męża i mojego syna, żeby pukali zanim wejdą. I niezależnie od tego, czy jest oklejone, czy drzwi są oklejone, czy są nieoklejone, nauczyli się w większości przypadków pukać. I to ma dla mnie jakieś ogromne znaczenie, bo jest dla mnie wyrazem ich szacunku do mnie i też mojego własnego szacunku do mojej własnej przestrzeni. Jak nie mam własnej przestrzeni, to jak ja mogę ze sobą rozmawiać? Jak ja mam się ze sobą dogadać na to, co to znaczy mój dobrostan? Co to znaczy, jakie są moje potrzeby, jeżeli to jest cały czas zagłuszane rozmowami z innymi ludźmi lub wyobrażonymi rozmowami z innymi ludźmi lub hałasem po prostu wspólnej przestrzeni. Potrzebujemy obu przestrzeni. Potrzebujemy przestrzeni wspólnej, w różnych proporcjach, jedni bardziej drugimi, ale na ogół potrzebujemy obu tych przestrzeni, przestrzeni wspólnej i przestrzeni osobnej, bo ja nie mogę siebie znać, jeśli ja ze sobą nie pogadam. Kiedy tak rozmawiamy o właśnie własnym pokoju, a jednocześnie mówimy do nauczycielek i nauczycieli, no to takie super mocne skojarzenie, jakie mi się nasuwa, to z kolei pokój nauczycielski, czyli to miejsce, gdzie nauczyciele są w swojej roli. No każdy z nas bywa w różnych rolach i również w rolach zawodowych, ale ta rola nauczyciela wobec uczniów, wobec rodziców jest też bardzo, bardzo specyficzna. I zastanawiam się jakby jaka relacja między właśnie tym, co nazywamy własnym pokojem, a tym, co nazywamy pokojem nauczycielskim. To jakby tym byciem u siebie i tym byciem dla innych. Jak to zadbanie o swój pokój, o swoją przestrzeń przekłada się potem na bycie dla innych. Jak mówisz to, Kasia, to mi się przypomina ta instrukcja, którą słyszeliśmy w samolotach wtedy, kiedy jeszcze lataliśmy samolotami, może wrócą te czasy, że jeśli maski tlenowe wypadną, to zakładamy maskę najpierw sobie. Osoba podróżująca z dzieckiem zakłada maskę najpierw sobie, a później dziecku. I to mi się skojarzyło w tym sensie, że to jest taka zasada, która przekłada się jakoś na kwestię w ogóle zarządzania energią. Ja myślę, że jest ścisły związek między tym, jak my się czujemy sami z sobą i na ile nam jest dobrze sobą i w ogóle na ile właśnie mamy jesteśmy w tym dobrostanie. Mniej więcej, nie, bo to przecież nie chodzi o jakąś ekstazę, tylko po prostu, żeby się czuć okej. A tym, z czym wychodzimy potem do ludzi, czyli do rodziców, czy do uczniów, czy do kolegów, koleżanek w pokoju nauczycielskim. Nie mamy innego pojazdu jakby niż ten, którym sami jedziemy.
Czyli jeżeli ja jestem, ja to bardzo po sobie też widzę, właśnie w kontekście tego nie tak bardzo odmiennego zawodu trenera. Ja na przykład zrobiłam sobie taką zasadę, no i wiem, że to jest z punktu widzenia nauczycieli zasada no jakoś kompletnie luksusowa. Ja poczułam, że jak ja mam więcej niż 10 dni miesięcznie szkoleń, to ja po prostu wariuję. To znaczy jestem tak zmęczona, no tutaj jeszcze dochodzi kwestia dojazdu, nie? Że to nie jest tak, że ja idę do pół godziny czy 15 minut od domu, tylko na ogół to jest tak, że dojechać na szkolenie to jest 6 godzin, wrócić 6 godzin i tak dalej, nie? Czy tam 5, obojętne. W każdym razie wydaje mi się, że to jest, co jest kluczowe, to jest taka dbałość o swój rezerwuar energii. I jeżeli ja dużo zużywam tej energii, to ja ją muszę też odzyskiwać, nie? To znaczy, to jest prosta sprawa, znowu, niełatwa, ale jakoś prosta na poziomie takim, nie wiem, fizyczno-matematycznym, że po prostu, no, dopóki mam paliwo w baku, to jadę i jestem w stanie na przykład spokojnie porozmawiać z matką, która przychodzi z pretensjami, albo wytrzymać błaznowanie 15 czy 25 uczniów na raz. Jeżeli mam zapas, jeżeli mam paliwo w baku, jeżeli nie, to zaczynam jechać na oparach. A jeżeli zaczynam jechać na oparach, no to nie mam. Po prostu jakby no nie naleję z próżnego, tak? To znaczy nie mogę odbyć dojrzałej, spokojnej, starannej, neutralnej rozmowy, jak jestem wykończona. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tego się nie da zrobić. Nie? Psychologia to jest po prostu jak fizyka. Więc pytanie jest, jeżeli za dużo masz, to jak możesz mieć mniej, a jeżeli nie możesz mieć mniej, to jak się możesz regenerować? Mówisz o zadbaniu o właśnie o swoją energię, o zadbaniu o taki swój dobrostan, dzięki czemu potem mamy siły dla innych, ale też zawód nauczyciela jest bardzo mocno związany z czymś, co ja bym nazwała poczuciem powinności, to znaczy mamy jakieś wyobrażenia o oczekiwaniach albo po prostu oczekiwania innych wobec nas i to zarówno uczniów, jak i rodziców. I nauczyciele mają też takie bardzo mocne poczucie obowiązku i odpowiedzialności za uczniów. Teraz w trakcie tego czasu pandemii Fundacja Centrum Cyfrowe zrobiła badania wśród nauczycieli właśnie tego, jak wygląda ta edukacja zdalna, jak oni sobie z nią radzą, co jest wyzwaniami, a co się udaje. Tam się pojawiło wiele różnych wątków, jeszcze pewnie do nich będę też chciała nawiązać, ale to, o czym chciałam powiedzieć teraz, to, że 40% nauczycieli w tym badaniu powiedziało o tym, że dużym problemem jest kontakt z rodzicami, bo z jednej strony są ci rodzice, którzy zniknęli i zniknęły też ich dzieci, nie ma z nimi kontaktu i właściwie nie wiadomo, co się z tymi dziećmi dzieje, ale jest też wielu takich rodziców, którzy nadużywają możliwości kontaktowania się z nauczycielami. Dzwonią do nich w godzinach wieczornych, w godzinach rannych, w weekendy. To jest takie doświadczenie, które nauczyciele w ogóle mają, taką trudność w stawianiu granic rodzicom czy uczniom i takiej dostępności dla nich, a teraz ten czas pandemii jakoś to zwielokrotnił. Tak szukałabym jakiejś takiej odpowiedzi na to, jak to zbalansować, bo z jednej strony nauczyciel jest dla uczniów, nie zawsze da się sztywno określić te godziny, w których dla nich jest, a z drugiej strony, no właśnie, musi też być dla siebie, ale też i dla swoich bliskich. To znaczy, rzeczywiście powiedziałaś tutaj o stawianiu granic. No ja, mając, tak jak mówiłam, 16-letniego syna, też się patrzyłam na różne szkoły i też różnych rodziców i różnych nauczycieli. Wydaje mi się, że rozpoznaję ten typ rodzica, który rzeczywiście cenił, dla którego sprawa ma taką potrzebę bycia cały czas jakby zaangażowanym, jest takim, jest pojęcie rodzicielstwa helikopterowego. Natknęłam się na nie, oglądając wspaniały serial Małe Kłamstewka, czyli taki rodzic, który cały czas krąży nad dzieckiem, cały czas kontroluje, no i oczywiście włącza do tej zabawy w sensie nauczycieli. No to ja myślę tak, że po pierwsze to by było dla mnie, jak sobie to wyobrażę, niezwykle męczące. Po drugie, jak powiedziałaś, stawianie granic. I to jest to ujęcie, w którym to pojęcie granic na ogół funkcjonuje, że na ogół mówimy o stawianiu granic. A ja bym powiedziała o przekraczaniu granic. Bo to nie jest tak, że te granice trzeba postawić, żeby one były. Bo te granice już są. To znaczy, jeżeli ja bym, jakbyśmy rozmawiały twarzą w twarz, ja bym przysunęła mój nos na 3 centymetry od twojego, to byłoby wiadomo. Ja nie musiałabym stawiać żadnej granicy. Byłoby wiadomo, że ta granica jest przekroczona. One są niewidzialne, ale one są. Czyli na przykład, jeżeli rodzic pisze o 23,
no to kiedy ja próbuję po kilkunastogodzinnym dniu de facto różnego rodzaju pracy, próbuję zaczerpnąć i przekracza moją granicę. Ja nie muszę jej stawiać. Po prostu ta granica została przekroczona. Myślę, że może być pożyteczne, żeby sobie zredefiniować właśnie to pojęcie w taki sposób, żeby pamiętać, że my nie mówimy o stawianiu granic, tylko o komunikowaniu granic wtedy, kiedy są przekraczane. Czyli to jest dla mnie pytanie o to, co ten rodzic robi, co ten nauczyciel robi, kiedy dostaje przez Librusa, czy tam jakąś inną formułą, kiedy dostaję informację o tej 23. Ja bym totalnie, dbając o siebie, ale też dbając o moich bliskich, o jakość mojej pracy, o jakość moich relacji z bliskimi, bo to często na przykład dla kobiet dopiero jest argument, że dopiero jak się powie, że coś zaszkodzi innym, to wtedy są gotowe przestać szkodzić same sobie, to ja bym totalnie po prostu po pierwsze nie opisywała o tej porze, po drugie powiedziałabym jasno, w jakich godzinach odpisuję, i liczyła się z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że ten rodzic zaprotestuje i jakby podbije stawkę i powtórzy to zachowanie albo czymś zagrozi albo cokolwiek. I wtedy kluczową rzeczą jest coś, co ja nazywam drugą rundą. Czyli bardzo często jest tak, że kiedy dajemy jakąś informację zwrotną, to właśnie komunikujemy tą swoją granicę, chciałam powiedzieć stawiamy, ale się powstrzymam. Kiedy komunikujemy tę granicę, to świat na to mówi sprawdzam. Czyli to bardzo często jest tak, że dopiero musimy. Ja to jakoś wykminiłam, że to jest po prostu taki algorytm, że trzeba to zrobić dwa albo trzy razy. Czyli piszę na rodzic o tej 23, ja nie odpisuję, odpisuję następnego dnia tam, nie wiem, powiedzmy o 9:30 i odpisuję, a przy okazji piszę, bardzo też proszę o kontakt w godzinach tam takiej, a takiej, bo to są moje godziny pracy, bo w tych godzinach pracuję, nie? I liczę się z tym, że wtedy ten rodzic napisze mi coś, no coś mi napisze takiego, żeby jakby w cudzysłowie ukarać, czy wzmocnić negatywnie, no po prostu dać, powiedzieć, że to jest oburzające, albo no cokolwiek. I wtedy jest bardzo ważne, żeby tego jakby, to jest jakby chyba najważniejszy moment, żeby na to powtórzyć to, co się wcześniej powiedziało. Czyli z szacunkiem spokojnie napisać, tak jak pani mówiłam, moje godziny pracy to jest taka, taka i dodać coś jeszcze miłego. Taką bym na to wymyśliła formułę, no bo alternatywa jest taka, że będziemy jechać na pustym baku. Jeszcze mi teraz taka metafora przyszła do głowy kierowcy ciężarówki, nie? Że są pewne na przykład limity dotyczące rówek, to jest jakieś prawo pracy, nie? Że kierowca ciężarówek może tyle jechać, ale potem już musi iść spać, bo będzie niebezpieczny. Nauczyciel nie może spowodować bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli będzie zmęczony, wściekły, to no to po prostu tym takim, no niezwykle, jeden to jest przecież, no absolutnie jeden z najważniejszych zawodów. Być może najważniejszy zawód, jaki jest. No to dbanie o ten rezerwuar swojej energii, o tą swoją higienę pracy, to jest naprawdę niezbędny kawałek do tego, żeby potem, no żeby ten zawód, od którego tak strasznie dużo zależy. Bo przecież to jest zawód, od którego zależy, jacy ludzie będą chodzić po ulicach za 20 lat. Co to będą za ludzie? To zależy bardziej od rodziców, ale w dużej mierze też od nauczycieli. No to pierwsze zadanie, dbaj o swój, tak jak właśnie mówiłaś, dobrostan. Sprawdzaj, ile ci zostało w baku. Nie jeździ, nie nalewaj z próżnego, nie jeździ na oparach i mów, to jest dla mnie okej, okay, a to nie jest okej. Okay. Brené Brown, która jest bardzo dobrą nauczycielką, jeśli chodzi właśnie o rozwijanie tej swojej inteligencji emocjonalnej, ona definiuje granice w taki sposób. Ona właśnie definiuje granice tak. Moje granice to jest to, co jest dla mnie okej, okay, a co nie jest. To jest moja granica. Jak coś dla mnie nie jest okej, okay, dla mnie, subiektywnie, nie obiektywnie, nie bo tak napisali w podręcznikach, tylko to, co dla ciebie jest subiektywnie nie okej, okay, to tam przebiega twoja granica i powiedz o tym światu. To, o czym mówisz, to z kolei otworzyło mi jakiś kolejny wątek w głowie, bo nauczyciel jest taką osobą, której jednym z zadań jest ocenianie. I to jest w ogóle trudny temat. Centrum Edukacji Obywatelskiej też zajmuje się tym tematem w taki dosyć kompleksowy sposób, proponując właśnie taką formułę oceniania kształtującego, czyli opisowego, a nawet więcej niż tylko opisowego, ale jakby unikania tylko i wyłącznie stawiania stopni. Ale tak czy inaczej od nauczyciela często właśnie jest wymagane stawianie stopni, a z drugiej strony nauczyciel jest też tą osobą, która jest nieustannie oceniana, bo nieustannie stoi na scenie przed grupą słuchaczy, którzy też bywają często przecież krytyczni, trudni, nie zawsze gotowi współpracować.
Teraz ta sytuacja pandemiczna, znowu się do niej odnosząc, jakby dodatkowo skomplikowała sytuację, co też w tych badaniach Centrum Cyfrowego wybrzmiało jako jeden z dużych lęków nauczycieli, że nauczyciele boją się już nie tylko bycia ocenionym, ale też bycia skompromitowanym albo wykorzystania ich wizerunku w jakiś niefajny sposób, prowadząc lekcje poprzez różne narzędzia internetowe z użyciem kamer, z użyciem mikrofonów. Mogą to nagrać, mogą to wrzucić do sieci. I to nauczyciele w tych badaniach zgłosili jako jeden z takich właśnie swoich dużych problemów i dużych obaw. I zastanawiam się, co można im powiedzieć, co można zrobić z takim ryzykiem, jak je zmniejszyć, jak im pomóc. No znowu to jest taka sytuacja, że myślę, że mogę się odwołać jakoś do swojego doświadczenia, bo z jednej strony prowadziłam przez kilka lat na UJ-cie zajęcia dla studentów i one się kończyły zawsze wystawianiem oceny. Z drugiej strony pod koniec każdego szkolenia biznesowego, które robię, rozdaję tak zwane arkusze ewaluacyjne i dostaję ocenę, nie? To znaczy dostaję ocenę w takiej właśnie szkolnej skali od 1 do 5. I mimo, że jestem no, kobietą w średnim wieku, psycholożką, socjolożką z wykształcenia i osobą, która się uważa za dość pewną siebie, to ten moment jest dla mnie zawsze jakoś trudny. Ten moment, kiedy patrzę, jak ludzie ocenili moją pracę, prawda, w takim zimnym właśnie często wydaniu, że tylko się zakreśla cyfrę. I to mi się kojarzy z tym, co mówisz o tych ocenach, właśnie opisowych. Ja się zdecydowałam na posłanie syna, właściwie trudno było mówić o posłaniu, bo to było poprzedzone całym procesem negocjacyjnym u nas w domu, na to, że on poszedł do liceum Montessori w Krakowie, tam gdzie ocena jest tylko raz do roku i jest pewnego rodzaju procesem negocjacyjnym między uczniem a nauczycielem. Mi się to bardzo spodobało. Rzeczywiście myślę, że oceny, mam dość na ten temat takie wyraźne poglądy, być może inne niż wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek. Ale tak kiedyś jedna nauczycielka powiedziała do mnie takie zdanie, proszę zobaczyć, jak wiele się dzieje, zostanie usunięta ocena. To pytanie jakoś ze mną, czy właściwie ta obserwacja jej jakoś ze mną została i myślę o tym w takich trzech planach. To znaczy, co się zmienia? Mówię to bardziej na poziomie takich pytań, które chciałabym sobie zadawać i światu niż jakichś wyraźnych tez. Po pierwsze, co się zmienia w mojej relacji z tobą, jeżeli ty wiesz, że ja cię nie oceniam? Po drugie, co się dzieje w mojej relacji z tobą, jeśli ja wiem, że ty mnie nie oceniasz? I po trzecie, trzeci plan, co by było w mojej relacji z sobą samą, gdybym ja siebie nieustannie nie oceniała? To wydaje mi się, że ta trzecia rzecz, to znaczy to, że my się ciągle sami oceniamy, ciągle się sami wtorcujemy. Kobiety to robią na maksa. To znaczy cały czas jest pytanie w środku, czy to, co robię, w porządku. Mogę być bardzo groźną nauczycielką matematyki, przed którą wszyscy kłaniają się, w każdym razie wydają się na przestraszonych, a ja wiem, bo ja znam też takie kobiety, to one w środku mają bardzo silny taki proces surowego oceniania siebie samej. Ja bym powiedziała tak, rozumiem, że oceny są pewnego rodzaju wymogiem strukturalnym. Widzę też pewnego rodzaju funkcjonalność tych ocen. Rozumiem, że spełniają pewną funkcję, ale myślałabym, jeśli myślę o tym, co jest przeciwieństwem oceny, to przychodzi mi do głowy słowo relacja. I to zarówno wtedy, kiedy mówię o ocenianiu samej siebie, jak kiedy mówię o ocenianiu w relacji. To znaczy, co ja mogę zrobić innego niż oceniać siebie? Mogę wejść w relację ze sobą. Co ja mogę zrobić innego niż poddawać ocenie uczniów? Mogę wejść w relację z uczniami. Wydaje mi się, tak trochę teraz na głos myślę, nie jest to dla mnie jakaś taka sprawa jednoznaczna, ale wydaje mi się, że ja mogę oceniać, pamiętam zresztą to doświadczenie jako nauczycielka akademicka, że ja mogę oceniać kogoś i to niekoniecznie na piątkę i to jest pewna konwencja, którą przyjmujemy, ale o jakości mojej pracy jako nauczycielki i pracy studenta czy ucznia
będzie decydowała w dużej mierze relacja. Relacja, jaka jest jakość naszej relacji. Jak ja patrzę na to, co mnie ciekawi, co robię w życiu i tak dalej, bardzo myślę o swoich nauczycielach. I właśnie myślę o jakości relacji. Myślę o tym, że ci nauczyciele, którzy mnie najbardziej ukształtowali, to byli ci, którzy mi powiedzieli, że coś robię dobrze. Którzy coś zobaczyli we mnie, że ja coś potrafię. I to czasami było kompletnie poza ocenami. Było po prostu rzucone w korytarzu. Nauczyłam się rosyjskiego i chodziłam przez kilka lat na rusycystykę, tak do skoku, bo nauczycielka w korytarzu przechodząc powiedziała mi, że ja to właściwie mogłabym iść na rusycystykę, bo bardzo dobrze mówię po rosyjsku. Byłam zdumiona. Poszłam też do skoku na polonistykę. Zaczęłam pisać wiersze potem. Poszłam na zajęcia z poezji. Zaczęłam pisać wiersze, publikowałam w dobrych wydawnictwach dwa tomiki, dostałam się nagrody. I myślę, że nie byłoby tego w moim życiu, gdyby nie to, że też mimochodem i kompletnie nie, w ogóle to nie była sytuacja jakiejś kartkówki czy sprawdziałam, po prostu mimochodem moja polonistka, pani profesor Jerszyna, powiedziała mi, że ja to chyba znam więcej wierszy współczesnej poezji niż ona. Powiedziała mi to po prostu, bo to we mnie zobaczyła, nie dała mi za to żadnej piątki, ale to było niezwykle ważne. I jeszcze jedna mi się zapomniała sytuacja, kiedy z kolei już będąc studentką psychologii na UJ-cie, miałam zajęcia z filozofii z panem profesorem Szymurą. I na półmetku, znaczy po zakończeniu pierwszego semestru, on powiedział, że daje zaliczenie warunkowe dwóm osobom. Jednemu tam chłopakowi, który w ogóle nie chodził na zajęcia, oraz mnie, która byłam na zajęciach i cały czas mi się wydawało, że jestem po prostu totalnie aktywna. A on mi powiedział, że on mi daje na defekt dwóch na półrocze, bo jemu się wydaje, że ja dyskutuję, ale za mało dyskutuję z treścią tego, co miałam przeczytać. Dał mi dwóje. To była ocena zupełnie inna niż ten uznanie rusycystki czy polonistki, ale ta dwuja, no oczywiście rozżarzyła mnie po prostu, załamała. Na pierwszym etapie cały czas myślałam sobie głupi szmura, a potem się tak wzięłam do roboty. No i dostałam w ogóle piątkę na egzaminie, gdzie tam oblewało 75% w pierwszym terminie, ale to była dwuja, że tak powiem, dana miłości, tak? To znaczy życzliwości. W tym sensie ona też była na relacji. Była jakby taką oceną, której punktem wyjścia było jakieś przenikliwe spojrzenie. Ktoś na mnie popatrzył. I to było niezwykle ważne. Więc no myślę, że to jest niezwykle ważna rzecz, że jeżeli te oceny już mają być, to wierzyłabym w te, które są dawane, no nie wiem, czy umiem to dobrze powiedzieć, to właśnie jakby na relacji, na takim patrzeniu na człowieka. Na człowieka, na tego wykluwającego się człowieka. No a ten lęk przed byciem ocenianym przez uczniów? Bardzo to dobrze rozumiem, zwłaszcza myśląc o ludziach, którzy jednak nie mają jeszcze pełnej dojrzałości i mogą być w tych ocenach bardzo niesprawiedliwi, mają różne skomplikowane uczucia w stosunku do swoich rodziców i przenoszą je na nauczycieli. Te wszystkie buzują w nich, te wszystkie procesy rozwojowe, tam połączenie między półkulami niewykształcone i tak dalej, więc tym bardziej te oceny mogą być niezwykle takie bezduszne i rozumiem ten lęk. Myślę, że to, co można położyć na drugiej szali, żeby sobie go zmniejszyć, no to po pierwsze właśnie relacja, to znaczy jestem przekonana, że uczeń, który poczuje się głęboko szanowany jako człowiek, ale nie, że ja udaję, że go szanuję, tylko będzie szanowany jako człowiek, będzie dużo mniej potencjalnie okrutny w swojej ocenie, a być może też bardzo wdzięczny. Na drugiej szali można też położyć swoją inteligencję emocjonalną, moje rozumienie pewnych procesów, które nie są o mnie, że jak ja wchodzę na szkolenie do firmy, gdzie ludzie nienawidzą swojego pracodawcy i przelewają to na mnie, to ja przynajmniej staram się wiedzieć, będzie mnie to dalej bolało, jak będę pracowała z tym oporem grupy, ale przynajmniej staram się wiedzieć, że to nie jest o mnie. I rozwój inteligencji właśnie emocjonalnej pozwala rozumieć te procesy, nie? Jeżeli, nie wiem, przychodzi chłopak i brudza mnie, jak swoją nauczycielkę, ale wiem, że miesiąc temu mu, nie wiem, ktoś zmarł z bliski, albo widziałam, jak z jakim napięciem jego matka do niego mówi, no to już wiem, wtedy będzie mi łatwiej zbudować pewnego rodzaju dystans. No i kluczowe jest w ogóle to, wydaje mi się, takie najbardziej rdzenne, co ja sama o sobie myślę. Bo my się boimy oceny wtedy, kiedy no nie jesteśmy pewni,
Sam ja sobie myślę. Oczywiście to nie jest takie proste, że ja, że jedni są pewni siebie, a drudzy są niepewni, ci mają problem, a ci nie. Bo to jest też taki proces, który nie jest liniowy, raz jest lepiej, raz jest gorzej, jednego dnia jestem pewna, drugiego ktoś mnie wytrąci, już nie jestem. Ale jeżeli ja mam taką wewnętrzną instancję, którą Erik Berne na przykład, tak buntowany uczeń Freuda, nazwał wewnętrznym dorosłym, ale ja lubię też to słowo instancja. Jeżeli mam taką wewnętrzną instancję centralną, taki swój rdzeń, w którym ja czuję, że jestem okej, to oczywiście jestem człowiekiem i będzie mnie bolało, jak podsłucham, usłyszę niechcący, jak Bóg uczniów o mnie się źle wyraża, jak przechodzę korytarzem obok, że mnie to zaboli, ale nie zaświeje mnie w podstawach. Więc wydaje mi się, że to jest też argument właśnie za tym, żeby pracować w przestrzeni pracy ze sobą, we własnej, tak jak właśnie użyłaś tego słowa, przestrzeni, we własnej przestrzeni, we własnym pokoju, dosłownym, przynośnym, żeby jakoś umacniać się nie w sposób taki automatyczny. Nie chodzi mi o taką płytko, o taką, takie płytkie afirmacje, że ja stanę przed lustrem, będę mówiła, jestem piękna, jestem dobra, jestem wspaniała, jestem wyjątkowa, tylko pewną spokojną pracę nabierania takiego głębokiego szacunku do tego, kim ja jestem, bo im więcej będzie na tej szali, im ja się będę czuła spokojniej w tym takim swoim rdzeniu, tym mniej będzie mnie zachwiewała często niesprawiedliwa zewnętrzna ocena. I w dodatku to jest jeszcze taki sprzężony proces, że im więcej ja mam szacunku do siebie, tym więcej szacunku daję innym i tym bardziej oni czują ten szacunek i tym lepiej mnie oceniają. Przyszła mi do głowy taka jeszcze jedna rzecz, bo w różnych momentach naszej rozmowy pojawiał się ten w kółko tak naprawdę nawracający temat właśnie takiej umiejętności bycia ze sobą, komunikowania się ze sobą, zadbania o swój dobrostan, słuchania się w swoją intuicję. I tak raz jeszcze wróciłam do wyników tych badań zrobionych wśród nauczycieli przez Centrum Cyfrowe i tam zobaczyłam w tych wynikach jeszcze jedną rzecz, którą ja też pracując z nauczycielami w ogóle często od nich słyszę, a teraz znowu ta sytuacja pandemii gdzieś to zwielokrotniła, mianowicie takie poczucie osamotnienia, poczucie bycia postawionym wobec sytuacji, które są bardzo trudne i taka konieczność poradzenia sobie z tym samemu. I to teraz w tym czasie pandemicznym dotyczyło tego, że trzeba było się często nauczyć narzędzi, których się wcześniej nie używało, trzeba było sobie w ogóle poradzić ze zdalną edukacją, której wielu nauczycieli w Polsce wcześniej nie praktykowało, albo jeżeli praktykowało, to tylko w jakimś niedużym wymiarze. Trzeba sobie było poradzić ze stresem, trzeba było sobie poradzić z obowiązkami nakładanymi z ministerstwa, czy przez dyrekcje, których się nagle zrobiło jeszcze więcej. I mam takie wypisane cytaty, w których nauczycielki na przykład mówią, jestem zmęczona, pracuję do godziny nocnych, aby przygotować zdalne lekcje. Albo inna mówi, każdego dnia mam poczucie, że jestem na froncie. Nie byłam na to zupełnie przygotowana. Tak myślę sobie, że to takie poczucie bycia samemu i konieczności poradzenia sobie z wyzwaniami, które są piekielnie trudne, to jest jakieś bardzo, bardzo, bardzo częste doświadczenie bardzo wielu nauczycielek i wielu nauczycieli. I gdzie tutaj można im podpowiedzieć, jakby jak się mierzyć z tą samotnością? Bo ta samotność to jest taka samotność nie fajna z byciu ze sobą i w słuchaniu się w siebie, tylko taka dojmująca, prawda? To jest bardzo poruszające, co mówisz. Te cytaty są bardzo, dla mnie bardzo poruszające, to poczucie bycia na froncie. To jest, oczywiście czuję się w tym taki ogromny wysiłek, ogromny taki znój. Ja bym powiedziała, że to jest taka praktyka, że można traktować jako taką praktykę duchową brania. Duchową czy psychologiczną po prostu, czy pewnego rodzaju ćwiczenie w pracy nad sobą, to znaczy, żeby brać. Wielu ludzi, bardzo dużo kobiet jest nauczone dawać, 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 dawać. Mam, nie mam, nie sprawdzam, daję po prostu. Chcesz, to daję. Dzwonisz, to odbieram. Głodnie, to gotuję. Brudne, to wypiorę. Przysyłasz wiadomość, to odpowiadam. Nie sprawdzamy, ile mamy w baku. Tak jak mówiłam. I teraz poczucie osamotnienia, to znaczy, ja bym powiedziała takie brutalne zdanie mi przyszło do głowy i powiem je, chociaż mam nadzieję, że troszkę to jest tak jak z tym Szymurą, że
tak jakby coś trudnego, ale z życzliwości mówionego. Poczucie osamotnienia to znaczy, że nie sięgałaś po pomoc. Ja teraz od razu słyszę na to odpowiedź, ale do kogo ja mam sięgnąć po pomoc? Ja po prostu słyszę na to coś. Do kogo? Ja na to mówię, nie wierzę, że nie masz. Nie wierzę, że nie masz nikogo. Nie wierzę. Słyszę na to, ale nie mam czasu. I znowu na to ja z kolei w tym takim wirtualnym dialogu powiedziałabym, to tylko znaczy, nie mam czasu, znaczy inne rzeczy uznałam za ważniejsze. Uznałam inne rzeczy za ważniejsze niż na przykład to, żeby zadzwonić do przysłowiowej przyjaciółki, na przykład wyjść z domu. Miałam taki moment w byciu w domu też tutaj u siebie, że poczułam po prostu, że jestem bardzo zmęczona i tak naprawdę nie wiedziałam czemu, czego mi tak dokładnie brakuje. Zaczęłam to jakoś tak właśnie wykminiać, pytać się dzieci i tak sprawdzać, czego mi brakuje. I zdałam sobie sprawę, że brakuje mi kontaktu z bliską mi kobietą, że mi tego brakuje. Że mam tutaj męża, mam tutaj syna, mam zajęcia, które mnie ciekawią i tak dalej, ale że mi brakuje kontaktu twarzą w twarz z bliską mi kobietą. Nie? I pamiętam, że po prostu napisałam do mojej przyjaciółki, że czy mogę do niej przyjechać. Spędziłam tam kilka godzin i rzeczywiście jakoś czułam, że mnie to odżywiło. Ale to wymaga tego procesu, po pierwsze fundamentalnego przyznania sobie w ogóle prawa do tego, że ja mogę odpocząć. Że ja mam prawo odpocząć. Czyli pierwsze, czy dajesz sobie prawo do odpoczynku. Bo jak ty nie dajesz prawa do odpoczynku, to po prostu nie będziesz odpoczywać. I zawsze się znajdzie tysiąc innych rzeczy do zrobienia. Czyli po pierwsze, czy sobie daję prawo do odpoczynku. Po drugie, czy wiem, co mnie najbardziej zregeneruje. Po trzecie, czy ja egzekwuję swoje prawa w relacjach z tymi, którzy są zobowiązani do pewnych rzeczy też w stosunku do mnie. Znaczy na przykład mój syn mi pokazywał, nawiązywałaś tutaj do tych jakichś potwornych nagrań, gdzie się jakieś hakerzy whakowali na lekcje i zaczęli jakieś bluzgania wyprawiać. I ta nauczycielka chyba wtedy powiedziała, proszę wyjść. Nie wiem, co było dalej. Natomiast wyobrażam sobie, że to jest sytuacja, gdzie no po pierwsze ja mam święte prawo przerwać lekcje. Mam prawo wyegzekwować techniczną ochronę od mojego pracodawcy, żebym, no bo przecież sama sobie, nie wiem, jak ja się mam, nie jestem informatyczką, nie wiem, jak i nie jest to w zakresie też mojej pracy, że ja mam sobie zapewnić tego rodzaju ochronę. Czyli mam dostać taki system, który mnie zabezpiecza przed tego rodzaju przemocą. Mam prawo, gdy doświadczam tej przemocy, mam prawo po prostu przerwać, żeby nie być jej dalej poddawana, nie? Czyli to jest też, jeżeli ktoś się do mnie odzywa bez szacunku, jeżeli ktoś się to uparcie odzywa bez szacunku do mnie, ja mogę się domagać tego szacunku, jeżeli ktoś dalej się odzywa bez szacunku, ja mam prawo skończyć rozmowę, to jest podstawowe ludzkie prawo do doświadczania szacunku. I oczywiście to nie jest tak, że ja sobie to powiem i świat się zmieni, bo to jest też moja praca, żeby właśnie ten szacunek egzekwować, równocześnie starając się zachować szacunek do tych takich fundamentalnych, którzy mi go nie okazują, nie? Ale, czyli powiedziałabym tak, sięgaj po to, co, sprawdź, co cię regeneruje, sięgaj po to, nie daj się swoim własnym wymówkom, że nie masz, że to jest niemożliwe, żebyś dostała cokolwiek. Sprawdź, jakie masz takie podstawowe przekonania ograniczające cię, które na przykład bardzo często się okazuje, że to jest przekonanie, że ja nie zasługuję na odpoczynek i że ja nie mam prawa komunikować granicy i egzekwuj swoje własne prawa człowieka, powiedziałabym. W tym prawo do doświadczania szacunku. No to takie rzeczy mi przychodzą do głowy. Wiem, że to nie jest proste, że jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale na pewno jest tak, że jeśli nie spróbujemy, no to będzie dalej tak, jak jest. Rozmawiamy na sam koniec roku szkolnego. Teraz nauczyciele mierzą się z klasyfikacją, którą też w dużej mierze muszą przeprowadzić zdalnie. No i nie wiemy, co będzie we wrześniu, nie wiemy, czy do szkół wrócimy, czy jeszcze ta edukacja zdalna będzie trwała. Ale myślę sobie, że już wszyscy zaczynamy trochę podsumowywać te doświadczenia, to czego się przy tej okazji o sobie dowiedzieliśmy, czego się nauczyliśmy. I tak szukam takich też pozytywnych rzeczy, takich wzmacniających, jakby co my możemy z tego doświadczenia bycia w domu, bycia w zamknięciu, ale też tej pracy zdalnej, która była wyzwaniem, ale też wielką nauką. Co my możemy z tego doświadczenia wynieść do przyszłości i do tego momentu, kiedy wrócimy do jakiejś względnej, nie wiem czy normalności, ale do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. I znowu tak jak przy tym
pierwszym pytaniu, które mi zadałaś, ja myślę o tym, że odpowiedź na to pytanie jest indywidualna i wymaga rozmowy z sobą samą, czy sobą samym. To znaczy, że to jest taka, że szkoda tego, że szkoda ten czas, no tylko przetrwać, że warto rzeczywiście jakoś go użyć do tego, żeby zobaczyć coś fajnego, coś ważnego dla siebie samej czy siebie samego. No ale to jest takie trochę, kojarzy mi się to z takim podsumowaniem działu, nie? To znaczy, że warto chyba zrobić coś takiego, żeby znowu w takiej niehałaśliwej przestrzeni pytać się siebie samej, czego ja się o sobie dowiedziałam. Czego na przykład może chcę nie robić, nie? Bo to jest też tak, że myślę, że wiele z tych odpowiedzi może iść w stronę, czego okazało się, że ja nie potrzebuję. Albo za czym tęskniłam, a za czym nie tęskniłam. Co mogę przestać, co chcę zacząć, co mnie karmi, co jest moje. No to się nazywa praca indywidualna, nie? Dla mnie to są pytania do pracy indywidualnej. Albo pracy takiej przegadaniowej właśnie z... Ja bardzo wierzę w ogóle w taką instytucję przyjaciółki. Uważam, że to jest coś takiego, co często bywa, no jest za darmo, a bywa często lepsze niż sesja coachingowa. I mogę sobie wyobrazić, ja na przykład się bardzo skupiałam za tak zwanymi babskimi spotkaniami i totalnie planuję je zrobić w nieodległej perspektywie. I myślę, że będzie mnie ciekawiło właśnie, żebyśmy sobie nawzajem powiedziały, czym to dla nas było, co nas zaskoczyło, co się sama o sobie dowiedziałyśmy. Można sobie zrobić taki rodzaj seminarium, myślę o tym. Ale nie ma na to nie da się odpowiedzieć na to inaczej niż z wewnątrz. Bo ja nie wiem, co się okazało tobie, a ty nie wiesz, co się okazało mnie, nie? Mhm. Bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. Też bardzo dziękuję.